Raków Częstochowa staje przed dużą szansą awansu do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do pokonania pozostały jeszcze dwie przeszkody. We wtorek Raków podejmie na własnym stadionie cypryjski Aris Limassol. W czasie, kiedy trwała konferencja prasowa przed tym spotkaniem, drużyna z Częstochowy poznała potencjalnych rywali w ostatniej, czwartej rundzie eliminacji. Paweł Jędrusik. Raków jest w połowie drogi do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pokonaniu estońskiej Flory Tallin i kazachskiego Karabachu Agdam na drodze mistrza Polski staje cypryjski Aris Limassol. Utarł się już taki truizm, że w europejskich pucharach nie ma słabych drużyn, ale w ścieżce mistrzowskiej jest to zwłaszcza widoczne. Aris ma swoje atuty, jest drużyną, która bazuje na fazach przejściowych. Często właśnie z ataków szybkich tworzy największą liczbę sytuacji. Tak też było z Batę czy w Superpucharze Cypru. Natomiast my mamy plan, jak się temu przeciwstawić i co zrobić, żeby zniwelować szanse przeciwnika. Kiedy piłkarze Rakowa wychodzili na ostatni przed meczem trening, było już wiadomo, że jeśli przejdą Aris, w ostatniej rundzie eliminacji zagrają ze zwycięzcą meczu FC Kopenhaga – Sparta Praga. Jednak o tych rywalach w Częstochowie na razie nie myślą, bo teraz liczy się tylko najbliższy przeciwnik. Myślę, że to bogate doświadczenie musimy pokazać na boisku. Bo inaczej doświadczenie to jest tylko jedno słowo, które możemy powiedzieć. A najważniejsze jest, żeby przemówić na boisku dobrą grą. Początek meczu Raków Częstochowa Aris Limassol we wtorek o godzinie 20:00. Rewanż tydzień później na Cyprze.